Seks w tarocie. Witam serdecznie na tym temacie właśnie. Dzisiaj inny temat niż zwykle, ale jest to również opcja w tarocie, więc przyjrzyjmy się, kochani, dzisiaj waszemu życiu erotycznemu z waszym partnerem lub partnerką lub osobie, o której myślicie. Dzisiaj posłużę się Tarot of Sexual Magic. Są to karty angielskie, tylko dla dorosłych, widzicie, for adults only. 78 kart. I zobaczymy sobie dzisiaj, jaki seks będziesz z nim, z nią miała, czyli z osobą, o której pytasz. Z osobą, o którą pytasz, o której myślisz, w której jesteś zakochana lub z którą masz jakąś relację, jakiś typ relacji, tak? Nie wnikam, każdy z was ma inne relacje, może być to związek, małżeństwo lub trójkowa relacja lub przyjaźń plus, jakaś afera albo tylko jedna noc, ale myślicie o jakiejś konkretnej, proszę, osobie i wybieracie jedną z grup. Grupa numer 1, grupa numer 2 i grupa numer 3. Zanim zacznę odkrywać karty, bardzo proszę oczywiście o subskrypcję mojego kanału, jeśli jeszcze tego nie zrobiłaś, nie zrobiłeś, o komentarze, czy wróżby rezonują, o lajki, kciuczki w górę. Dziękuję serdecznie z góry i cieszę się, że Państwo odwiedzają mój kanał na wróżby indywidualne, oczywiście na różne inne tematy, oprócz chorób, na choroby nie wróżę, natomiast na finanse, pracę, zawód, zmianę mieszkania, sprzedaż domu, kupno domu, karierę, na sprawy miłosne, związku, małżeństwa, rozwodu, dzieci, sprawy dzieci. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne. Mój e-mail, czyli adres e-mailowy, znajdą Państwo pod tym filmikiem lub w komentarzach. Dobrze, zaczynamy. Grupa pierwsza. Jaki seks będziesz miała, czy możesz się spodziewać, z osobą, o której myślisz? Grupa pierwsza. Ja wzięłam do tej wróżby karty Tarota, ale tylko część Wielkich Arkan, ponieważ są to najsilniejsze karty i najsilniejsze charaktery. Więc zobaczmy, co wyciągnęła grupa pierwsza. Karta 17 Wielkich Arkan. Der Stern, czyli gwiazda. Tutaj widzimy oczywiście porę wieczorową lub noc, czyli być może spotkacie się właśnie porą wieczorową, nocą. Gwiazda to nadzieja oczywiście na dobry seks, na dobry związek romantyczny, erotyczny. Gwiazda to również spirytualność, magia, przyciąganie, czyli pod osłoną nocy, być może w sekrecie nawet spotykacie się, jeśli jest to afera, przyjaźń plus lub jakaś relacja trójkowa, być może spotykacie się w sekrecie. Jeśli nie, jeśli jest to normalne małżeństwo, normalny związek, liczycie na związek solidny, trwały, to oczywiście też możecie spotykać się wieczorem lub wieczorową lub nocą.
tutaj i może być bardzo między Wami pięknie, romantycznie. Teraz powiem Wam, kochani, co ta gwiazda symbolizuje dla Was, jeśli chodzi o miłość, romans, emocjonalność, no i oczywiście seks. Gwiazda jako typ i charakter w tarocie, kochani, mówi o osobie życzliwej i pogodnej, witalnej. O osobie o dużej seksualności i o osobie, która ma własną osobowość i własną seksualność. Czyli być może nawet indywidualista. Jest ta osoba pełna nadziei i radości. Ta osoba, jeśli chodzi o sprawy erotyczne, ma dużą fantazję i energię. Umie się rozkoszować właśnie jakimś romansem, erotyką. Jest to osobowość pozytywna. Potrzebuje w związku i w miłości, w partnerstwie, uczuciowej harmonii. Jest to osoba, kochanek, kochanka, łagodny, ciepły, raczej wierny, nie zdradzi partnera lub partnerki, ponieważ potrzebuje, jak już wspomniałam, harmonii w związku. Tylko na bazie harmonii, balansu może zbudować również spełniony seksualny związek. Jest to osoba romantyczna. Potrafi nawet mieć głębsze uczucia. Bardzo romantyczna, nawet poetyczna. Potrafi podarować kochankowi, kochance, piękny, miłosny wiersz. W łóżku jest ta osoba tkliwa, taktowna, wyrozumiała i delikatna. Serdeczna. Jest to osoba oddana również w seksie. Bardziej zależy tej osobie na oddaniu, na wzajemnej serdeczności w seksie, niż na jakiejś ekscytującym, gorącym seksie czy aferze. Tak naprawdę ta osoba dąży do solidnego, stabilnego związku, opartego na balansie, harmonii, zaufaniu. Nawet dąży do małżeństwa. Gwiazda, jeśli mu się bardzo podobasz, będzie z Tobą dużo flirtował, wpatrywał się w Ciebie, prawił Ci komplementy i w seksie będzie bardzo czuły, już mówiłam, delikatny. Będziesz miała z nim, z tym partnerem lub partnerką uczucie spełnienia w seksie, którego od dawna pożądałaś. Często są to miłość, schadzki pod osłoną nocy, pod na przykład pod pięknym księżycem, pod pięknym blaskiem księżyca i pięknym gwiaździstym niebem. Często jest to seks na łonie natury. Często pod prysznicem lub wannie. Również gwiazda
jako partner, partnerka jest powolny w seksie, w akcie erotycznym, nie szybki, tak jak na przykład Rydwan. Jest to raczej osoba, która delektuje się każdym gestem, ciałem. Potrzebuje właśnie tkliwości, delikatności, subtelności. Także szybkie, narwane numery to nie jest w stylu gwiazdy. Gwiazda jako partner romantyczny jest właśnie poetą, romantykiem. Delektuje się pięknem aktu miłosnego. Także przepiękna karta, którą wyciągnęłaś jako grupa pierwsza, wyciągnąłeś właśnie wybierając grupę pierwszą. Dziękuję Wam, kochani, i przejdźmy do grupy drugiej. Karta druga oraklu Seks w Tarocie mówi o głupcu. Karta Wielkich Arkanów numer 0. Nar, czyli błazen, głupiec. No kochani, karta głupca, jeśli chodzi o kochanka, o partnera, jest oczywiście dyskutable, czyli jest oczywiście no taka różnorodna, ma swoje być może zalety i też negatywy. Głupiec przede wszystkim lubi ryzyko. Jest to ktoś, kto nigdy nie dojrzeje. Jest infantylny, no głupi, głupawy, beztroski, spontaniczny, nie liczący się z konsekwencjami swoich czynów. Również w seksie nie liczy się z konsekwencjami, jeśli na przykład zaszłabyś w ciążę. Nie jest to osoba odpowiedzialna jako przyszły mąż lub ojciec. Ta osoba żyje chwilą, żyje również ryzykiem, emocjami, napięciem. Lubi muzykę, alkohol, być może nawet lekkie narkotyki, impreza, aż po świt. Żyje tylko i wyłącznie chwilą. Nawet jeśli jest ta osoba sympatyczna jako partner, kochanek, wesoła, radosna, ale gorzej z realizacją jego zadań i konsekwencją jego zachowań. Ciągle szuka przygód miłosnych, rozrywki, ekstremalnych doświadczeń. Eksperymentuje. Oczywiście jest to ktoś też, kto chętnie będzie grał romantyka, zasypie Ci pościel płatkami róż, ale nie zatroszczy się o to, jeśli zajdziesz w ciążę. Wtedy urwie kontakt, ucieknie od obowiązków i będzie miał już dawno inny romans. Także nie jest odpowiedzialny. Nie dba również o antykoncepcję. Nie planuje długotrwałego związku. Jest bezmyślny. Romans z nim z pewnością będzie zabawny, podniecający i szalony, wesoły, inspirujący, ale nie jest to partner na życie. Nie wiąż się z nim, ponieważ jest to duże ryzyko. On jest po prostu głupcem. No chyba, że wzdychasz do lekkoduchów i dysponujesz niewyczerpanymi zasobami anielskiej cierpliwości oraz znakomitego humoru, by tego mężczyznę nie brać na serio. Jaki seks czeka Was z taką osobowością głupca? Głupiec to osoba niedoświadczona seksualnie lub ktoś, kto preferuje nieplanowany, spontaniczny seks, także z nieznajomymi. Eksperymentowanie, na przykład nowe zabawki, wibratorki,
robi im radość, sprawia im radość i ekscytuje ich. Natomiast biorą to wszystko lekko, głupie jest to lekkoduch. Karta pokazuje właśnie niezobowiązujący seks. Mężczyzna, który ma ewentualnie również zainteresowania tą samą płcią lub jest biseksualistą. Czyli głupiec lubi eksperymenty seksualne, być może z dwoma płciami. Głupiec pokazuje także pociąg fizyczny do dzieci ewentualnie lub do młodszego, do wiele młodszego partnera. Jest nieodpowiedzialny również za to, co w seksie robi i ewentualnie za to, że kogoś poprzez swoje eksperymenty krzywdzi. Głupiec to nie jest raczej dobry kochanek, tylko ktoś, kto jeszcze się uczy, ktoś, kto doświadcza, szuka nowych wrażeń. I szuka ciągle nowych partnerów, ponieważ nie zostanie dłużej w jednym miejscu. Głupiec to postać wędrowca. Wędrowca z kijkiem i tobołkiem, który nic nie posiada, nic nie ma, nic nie potrafi ci zapewnić, tylko idzie przez świat i doświadcza, eksperymentuje. Także ekscytują go krótkie tylko przygody seksualne, afery, być może one night stand, przyjaźń plus, lecz także te będą wszystkie krótkie, ponieważ on pójdzie dalej. Dziękuję grupie drugiej i proszę, zastanówcie się, czy naprawdę odpowiada Wam taki właśnie beztroski, bezmyślny, nieodpowiedzialny kochanek. Oczywiście, jeśli nie traktujecie tego poważnie, tylko jako przygodę, to jest to ok, ale musicie Wy, czyli osoby pytające, myśleć o zabezpieczeniu i o konsekwencjach swojego zachowania, ponieważ głupiec o tym nigdy nie pomyśli. Zapraszam grupę trzecią. Grupa trzecia wybrała właśnie tą kartę. I zobaczmy, kochana grupa trzecia, co pokazuje Tarot of Sexual Magic dla Was. Der Herrscher. Der Herrscher to jest cesarz. Cesarz, wow. Cesarz to oczywiście władca. Charakteryzując cesarza, to po prostu mądrość, władza i spokój, opanowanie. Cesarz jest partnerem zrównoważonym. Cesarz to numer 4 w wielkich arkanach Tarota. Numer 4 charakteryzuje osobę bardzo stabilną. Czwórka mówi o stabilności, o czymś właśnie bezpiecznym, stabilnym. Cesarz da Ci jako partner i kochanek stabilność i bezpieczeństwo. Jest to zupełne przeciwieństwo od karty z grupy drugiej, głupca, błazna. Jest to absolutne przeciwieństwo. Cesarz to osoba wyrozumiała, bardzo gorący kochanek, który zapewni Ci stabilny i bezpieczny związek lub stabilny i bezpieczny seks lub relacje, w której będziesz czuła się jako kobieta bezpieczna. Możesz na nim polegać. Jest ambitny, praktyczny, dojrzały życiowo.
w seksie ma bardzo duże doświadczenie. Jest typem macho, lubi mieć władzę również w seksie, lubi właśnie być mężczyzną władczym, któremu się w akcie seksualnym poddasz. Jest to osoba, która lubi kobietę delikatną, która się właśnie jemu podda. On chce się czuć w łóżku władczo i chce być no, macho. Może się również zamienić w tyrana, ale to już jest ekstremalność. No, cesarz lubi być szefem w każdej dziedzinie życia. I lubi być przede wszystkim mężczyzną. Jest bardzo męski. Dlatego nie należy mu odbierać, jak to się mówi, berła lub władzy w łóżku. Cesarz ma doświadczenie w seksie i bez wątpienia to w akcie miłosnym śmiało udowodni. Cesarz jest jednak tradycyjny, czyli tradycyjne pozycje, no podnieca go również dominacja, duża dominacja, siła. Jako kochanek jest bardzo zdecydowany, wie co robi i jak ma to zrobić. I no, ma w seksie rutynę. Zna również się na tym, jak właśnie kobietę tutaj doprowadzić do wrzenia. Także cesarz to oczywiście stuprocentowy mężczyzna, który to kobiecie udowodni, i oczywiście kobiety, które lubią takie silne osobowości, które lubią, no nawet powiedzmy macho w łóżku, no to na pewno taki cesarz o bardzo, bardzo silnym charakterze, silnej osobowości im zaimponuje. Z dużym doświadczeniem, z pewnością siebie. Także tutaj jest bardzo męski partner, który wie, co robić i jak to robić. Dziękuję grupie trzeciej. Taki temat był dzisiaj. Myślę, że Państwu się spodobało. Jeśli tak, to dziękuję z góry za kciuczki w górę, czyli za lajki pozytywne. Proszę o komentarze, jak Państwu podoba się taki temat, czy mam robić właśnie ten temat częściej. Dziękuję serdecznie i do usłyszenia, moi kochani, już oczywiście wkrótce.